Jeżeli chodzi o branżę alkoholową, to ona aż tak potwornie nie odczuła tego kryzysu. No też sobie jasno musimy powiedzieć, że ten kryzys pandemiczny to nie jest klasyczny kryzys ekonomiczny, w którym klienci mają problemy. To jest rzadko spotykany typ kryzysu, w którym klienci nagle zmienili swoje preferencje co do miejsca dokonywania zakupów. A w związku z tym większość ich przyzwyczajeń pozostała. Z racji tego, że my generalnie jako Partner Center przede wszystkim operujemy w obszarze wina. Wino lubi opowieść, wino lubi namysł, wino lubi taką sytuację, w której klient, będąc w sklepie wielkopowierzchniowym czy w zwykłym sklepie, potrzebuje trochę czasu, żeby pooglądać, poczytać etykiety. Z racji tego, że ten kryzys spowodował, że klienci nie mieli czasu, ale również sklepy mocno ograniczyły tą możliwość tego swobodnego wyboru. Chcąc, nie chcąc, stała się dzisiaj taka sytuacja, że klienci, skracając swój czas dokonywania zakupów, stawiali na marki sprawdzone, te, które znają. A to w naszym przypadku doskonale się sprawdziło, dlatego że my pracujemy z markami od lat znanymi dla naszych konsumentów. W związku z tym my nie odczuliśmy tego kryzysu w jakiś znaczący sposób. Oczywiście była też taka sytuacja, że klient, mając krótki okres, w którym musiał podjąć decyzję o zakupie, brał tylko i wyłącznie tą markę, którą znał, a nie dobierał rzeczy w ramach tak zwanego ciekawości, popróbowania. Czyli można trochę powiedzieć, jakby wracając do sedna tego pytania, że ucierpiały te segmenty produktów, które klienci jeszcze nie znali i musieli się z nimi dopiero zapoznawać. Czyli to nie był dobry czas na wprowadzanie nowości. Ale kolokwialnie mówiąc, te marki, które są od lat z klientami, te, które oni znają, wiedzą, że kiedy oni je kupią, się nie pomylą, to te marki oczywiście, one pozostały na rynku i w czasach pandemii one nie odniosły takiego dużego problemu sprzedażowego jak pozostałe. Nasza branża rośnie bardzo stabilnie, gdzieś między 6 a 7% rocznie. Czyli przy takim poziomie przyrostu jest to 5 lat to nie jest dużo. To, o czym możemy na pewno powiedzieć, to będziemy mieli taką sytuację, że coraz bardziej kończą się czasy, kiedy ktoś może zaimportować jakieś wino i po prostu je sprzedać. Dzisiaj się zaczynają czasy wina jakościowego. Konsumentów mamy coraz bardziej sfokusowanych na odpowiednią jakość tego produktu. W związku z tym te marki, które oferują oprócz tego wszystkiego, co za sobą niosą jakąś jakość produktową, one pozostaną na rynku i one się dalej będą rozwijały. Produkty no-name'owe, produkty sprowadzone o niskiej jakości, one będą powolutku odchodzić do lamusa.